Cześć, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Divide and Conquer Medieval 2 na modyfikacji. Tym razem po raz pierwszy nagrywam OBS-em, także tym samym programem, którym będziemy prowadzić live'y i mam nadzieję, że wszystko tutaj jest skonfigurowane i zrobione tak, jak być powinno. Więc pewnie już widzicie, że jesteśmy wyposażeni w green screen, który umożliwił wycięcie tła z tyłu, ale nie byłem w stanie za bardzo tego na szybko ustawić w Mirrorlessie, więc ustawiam to w OBS-ie. Czemu nie w Mirrorlessie? Z uwagi na to, że ja zwykłe projekty wolę nagrywać samym Mirrorlessem, czyli Actionem. Natomiast OBS-em nie mam doświadczenia i nie mam na przykład powiadomienia, że projekt się tak naprawdę nagrywa teraz. Mam nadzieję, że się nagrywa, szczerze wam powiem. Dodatkowo też zmieniłem ustawienie kamery, żeby była troszeczkę wyżej, tak jak radziliście i sugerowaliście, że będzie ona lepiej wyglądała. I nie mam też śledzenia niestety czasu na ekranie, więc będę musiał sobie tutaj kontrolować troszeczkę na telefonie, ile mniej więcej to nagranie będzie trwało. Mam nadzieję, że też to nagranie się nie skrzaczy i będzie dobrej jakości, bo są ustawione w sumie dość duże wartości, ale i także plik w formacie MP4 bodajże. Zatem zobaczymy. Jakby co, no trudno, ten odcinek będzie troszeczkę później od pozostałych. Słuchajcie, skończyliśmy ostatnio na kilku bitwach fajnych, więc prawdopodobnie będziemy musieli teraz się zająć rozwalaniem tych, ale przypomniałem sobie, że przecież my mamy jeszcze jednostki elitarne, które znajdują się tutaj, prawda? Więc moglibyśmy stąd zabrać część przynajmniej naszych sił, bo pamiętam, że jest jeden, no właśnie, mam cztery oddziały łuczników. Bardziej by mnie interesowało zabranie tych włóczników, których można w bardzo prosty sposób przetrenować. I ich sobie wyślemy do Eret Nguyen. Fantastycznie. Co to jest? To jest dyplomata. Stąd musimy też kogoś zabrać. Tutaj nie, tutaj tak samo nie, wszystko jest spokojnie. Gdyż nasi ciężko zbrojni włócznicy mają fenomenalne bonusy do walki z konnicą i dodatkowo jeszcze potrafią ustawiać palisady, więc jest to na pewno oddział, na który powinniśmy zwrócić szczególną uwagę. Dobra, tutaj się już przetrenowują, świetnie. Więc myślę, że będziemy z nich korzystać troszeczkę więcej. No i przy okazji, gdzie tak naprawdę będziemy mogli ich zwerbować, bo tak się zastanawiam, czy generalnie to nie są chyba jednostki, które można werbować w każdym miejscu. To są wojownicy, którzy mają określone wymagania co do miejsca pochodzenia. Musi być to chyba też, nie wiem, czy musi być z dostępem, nie, dowody nie muszą mieć dostępu, ale to muszą być jakieś historyczne, ważne regiony. I tylko pamiętam, że tam można było ich werbować, więc to nie jest też takie proste, że zapełnimy sobie nagle całą armię nimi, ale możemy ich na pewno ściągnąć też do pomocy. Świetnie, tutaj tworzymy już kolejną armię, tutaj wysłaliśmy jednostki też do przetrenowania, tutaj tak samo wszystko się ładnie będzie układać. I teraz zobaczmy jeszcze, co się tam dzieje na terenie Gondoru. No, ściągnęli tutaj minimalne posiłki, ale to są dosłownie jakieś śmieciowe siły. Tutaj ściągają troszeczkę już większe, tak samo w tym miejscu, więc możliwe, że będziemy musieli stoczyć dość ciężką batalię z dwoma, jak nie trzema armiami, tylko że mocno uszczuplonymi. Więc tak się zastanawiam, czy może nawet nie sformułować sobie tutaj, wiecie, kolejnej armii, która... Oj tak, zobaczmy. Tu i tak jest mała... O, wow, nie mała. Generalnie odpowiadają za gigantyczny przyrost dochodów. O, trochę boli wyjęcie. Może ciebie wyjmę. O, tutaj jest już mniejsza strata, świetnie. Kogo byśmy chcieli? Na pewno tych zabierzemy na górę. Potrzebujemy ich przerzucić aż do Armenelos. Świetnie. Teraz zabierzmy sobie, słuchajcie... Nie, nikogo nie będziemy stąd zabierać. Po prostu ustawimy go sobie gdzieś tutaj. On wyciągnie część armii, stworzy mniej więcej jednostki, które będą w stanie tutaj wspomóc oblężenie. No i może zaatakujemy Dol Amroth. Tylko albo umocnimy się na tym regionie przeciwko Dol Amroth. Czy powstała już nasza flotylla? No, w danej turze powstanie. W takim razie wycinamy zmianę tur, moi drodzy, i widzimy się za chwilkę. Dobra, moi drodzy, mamy kolejną turę. Snow Steers. Coś nowego.
Czyżby orkowie zostali z Gundabad pokonani? No chyba tak. Zobaczmy, mamy misję zablokowania portu, niestety się nie udała i znowu jakaś zaraza. Gdzie? A ty, dobra, no to co? Słuchajcie, postarajmy się go wprowadzić. Mam 67% do helmowego jaru. To będzie w sumie, albo nie, tutaj. 90%. Dziękuję. I powinniśmy, tak jest, plaga zaatakowała tą osadę. Super, to teraz mu to troszeczkę poroznosimy tylko w tych dalszych osadach. I dzięki czemu ten szpieg, on jest cały czas zarażony. Zatem mam nadzieję, że to wyjdzie tak, jak sobie to zaplanowaliśmy. I słuchajcie, mam taki pomysł, żeby postarać się odciągnąć tą jedną armię, bo możemy się przemieścić tutaj, ponieważ jeżeli zaatakuje ich w tym miejscu, to prawdopodobnie to przegramy. Mają bardzo dużo konnych i my tu mamy z podstawowych halabardzistów. Może też troszeczkę tych pikinierów. Mamy śmieciowych kuszników. Dzięki, że w ogóle napisaliście mi, że tak naprawdę korzystam ze śmieci. I nie wiadomo, po czemu ja się dziwię, że ja przegrywam. Tylko macie faktycznie rację. No jest to niestety tak skonstruowałem te swoje armie, że no nie korzystamy z tych najlepszych jednostek, które mamy aktualnie dostępne, bo ci doborowi kusznicy, no to są te jednostki. Tak, to są jedne z najlepszych jednostek w grze. Tak naprawdę my korzystamy głównie z tego, które są dalej chyba pierwszotierowymi kusznikami. No ale słuchajcie, czego by nie było złego, to by na dobre nie wyszło, prawda? Dobra, mamy tutaj, widzę, że już połączoną flotylę. Za chwilkę sobie wszystkich tutaj złączymy. Świetnie. Kilkanaście okrętów. Mamy już tutaj. Gdzieś jeszcze powinny mieć jakieś okręty. Mamy bardzo ładne dochody, więc ja bym sobie, powiem wam, pozwolił chętnie tutaj na troszeczkę te lepsze okręty. Zwerbujemy ich, tych załóg więcej. Możemy też tak naprawdę w każdym miejscu, w którym możemy to zrobić. O, tutaj kolejnych pikinierów weźmiemy oczywiście i na razie nikogo więcej. Możemy przetrenować też na ten oddział i zwerbujmy sobie jeszcze z dwie załogi też okrętów. Doskonale. W takim razie w Bregold. W Bregold trzeba byłoby stworzyć... Tak się właśnie zastanawiam, co dokładnie. Mroczna świątynia niekoniecznie. Kowala raczej. Stworzymy tutaj szkołę strzelecką. Wyjdziecie sobie tutaj, świetnie. I w Sorrentil może uda się ich przetrenować. Na zasadzie z naciskiem na morze. Dobra, Retnuen. Tu mieliśmy fajnie armię. Mieliśmy fajną armię do przeszkolenia. Nie tutaj, tylko chyba w Mittalmor. Tak jest, Mittalmor. I większość oddziałów, zobaczcie, została tutaj już, tak jak zaplanowaliśmy, przeszkolona. Dobra, czyli zróbmy tutaj zbrojownię. Następnie zrobimy sobie tutaj, moi drodzy, jeszcze z dwa oddziały tych tarczowników naszych, zajebistych. Uwielbiam ten oddział po prostu. Możemy kogoś przetrenować, tak zróbmy. Eretnuen. Jeszcze nie można. Ale dwa podstawowe oddziały halabardzistów plus jeszcze dwa dodatkowe tarczowników prosimy. No i przy okazji tutaj też kowala, czy może szkołę? No właśnie, tak średnio. Kuszników nie mamy. No to zróbmy sobie zbrojownię. A nie, bo tutaj się mury robią, okej. Jeszcze chciałbym zobaczyć jedną rzecz, bo mamy generalnie, to są ciężcy już łucznicy, ale czy my mamy w ogóle coś jeszcze mocniejszego, co jest możliwe do stworzenia? Chciałbym zobaczyć, tak, spis budynków, jednostki strzeleckie. Nie, to prawdopodobnie są nasze najmocniejsze. Myślałem, że może jeszcze jest coś tierowo wyższe. W Armenelos jeszcze sobie też zobaczymy w ten sam sposób. Jeżeli chcecie kiedyś podejrzeć, no to możecie w ten sposób właśnie to robić. Generalnie, co jest w stanie werbować co lub tworzyć jakie jednostki. Wtedy to bez problemu sobie odgadniecie. Więc tak, stąd zabieramy sobie... Może ten jeden oddział właśnie zwykłych halabardzistów. Pięknie. Dajemy sobie ciężkich włóczników. I teraz tą armią się zastanawiam, czy pójść tutaj w stronę Karas, bo Karas może potrzebować niedługo pomocy z uwagi na to, że no... ta armia prawdopodobnie idzie na Karas. Znowu jeźdźcy sami. A my tutaj mamy tak naprawdę tylko jeden oddział, który byłby w stanie się przed tym obronić. Czy jestem w stanie zwerbować jakichś najemników? Oczywiście, że nie. W Edalondę. Lub stąd ściągnąć włóczników, cokolwiek, coś cięższego.
Jeden oddział halabardzistów. Tutaj nie, w Edalondę. Tak samo. No i nam się pieniążki wykruszyły trochę. Dobra, chyba że stąd zabierzemy część oddziałów. Nie, dobra, damy radę jakoś. Tak. Wydalaj do Armedalos. Dziękuję. Jeszcze popatrzę po fortach, czy może mam coś pochomikowane. Ale nie wydaje mi się. Powiem wam, że przydałby się kolejny generał. Czy ty jak wyjdziesz z Bregold? Nie jest źle. Więc tak, weźmy sobie te oddziały. Nie. Weźmy sobie 4 oddziały liczników. No damy radę. No tak. Mają wysokie podatki, więc zmniejszmy je na takie bardziej normalne. W Armenelos natomiast jeszcze troszeczkę potrwa przeszkalanie. To my sobie możemy zrobić taki myk, że wprowadzimy tą armię do jakiegoś fortu, żeby nie ponosić wielkich kosztów za nią. A następnie dosielamy sobie po prostu do niej posiłki. Bo co jest już gotowe, co moglibyśmy stąd wyciągnąć, żeby ją formować? Tu za chwilkę będzie jeszcze jeden oddział pikinierów. Tutaj mamy 26 żołnierzy. No to też troszeczkę zajmie, zanim się przetrenują w takim razie. Sorrentil. Nie, jeszcze poczekamy, wiecie co? Nie będziemy się aż tak bardzo śpieszyć. Te podatki na razie niech zostaną na normalnym poziomie, normalnej wysokości. Ale możemy zaatakować ich tutaj. Czy oni zdążą ściągnąć? Bo mi chodzi głównie o wywabienie, wiecie? Jest tutaj, jest tylko jeden oddział, który tak naprawdę nic nie znaczy dla nas. Spróbujmy tutaj też wsadzić naszego szpiega. Nie, nie, to będzie idiotyczny pomysł. Raczej zabierzmy szpiega stąd. I włożymy go sobie do... Ja bym chciał odkryć Edoras. Świetnie. Tutaj trwa zaraza, fantastycznie, więc mocno ich przetrzebimy. Tak samo spróbujmy wprowadzić tutaj, ma 90% szans powodzenia. I zaatakujmy tą twierdzę, żeby nie mogli się werbować. Jeżeli będzie taka konieczność, to po prostu przypuścimy na nią szturm. Świetnie. Choć robię to tak naprawdę tylko po to, żeby odciągnąć jedną czy dwie armie stąd. By móc je rozbić gdzieś tutaj w trasie. Lub zaatakować Bregnas i w jakiś, nie wiem, później będziemy musieli pokombinować, jak będziemy chcieli dokładnie to rozegrać. Więc tak, teraz ty. Na spokojnie. Na razie gdzieś tutaj, świetnie. I zabierzmy tak, doborowe oddziały stąd. Potrzebujemy w pierwszej kolejności troszeczkę tarczowników. Ich mamy niestety mało. Mamy za to dużo jednostek strzeleckich. Mamy za to elitarnych łuczników. Bierzemy. Mamy... Oj, tak naprawdę kiepskie siły mamy tutaj właśnie. Dobra, weźmy tych. Świetnie. Tych i tych sobie połączymy. Nie. Jakoś tam jeszcze sobie dołożymy. Czy ja mogę tutaj w ogóle cokolwiek werbować? Jeszcze nie, dopiero takie pierdółki się pojawiają, które możemy zabrać i stworzyć z nich jakieś konkretniejsze siły. Weźmiemy sobie pewno ten oddział. Teraz pozbierajmy może troszeczkę tak, jeden oddział halabardzistów, jeden oddział tych zwykłych, czy jakichś najemników, cokolwiek? Nie. Niestety, nic nie dostaniesz, bo po co? Tutaj moglibyśmy ten jeszcze ściągnąć. No nic, jakby co, będziemy walczyć naszymi łucznikami, oni też są całkiem dobrzy. W walce wręcz. Tak. Tak. Pięknie. Dobra, 4 oddziały, to już się zaczyna robić jakaś konkretniejsza siła. Następnie bierzemy sobie tych kuszników. Złote doświadczenie, znaczy mamy tak, złote pancerze na nich, ale nie będzie to wielka strata, bo i tak są kiepscy. Połączmy ich sobie, żeby po prostu cały oddział. I przy okazji, nie, myślałem, że przełożyli też lepsze pancerze, ale niestety nie. Tutaj sobie tych połączmy, świetnie. I weźmy sobie jeszcze jeden ten oddział piechoty. Mamy jeszcze 3 wolne sloty. Jeden oddział jazdy. Albo katapulta. No to lepiej wziąć katapultę. Następnie weźmiemy sobie oddział jazdy.
No i mamy ostatnie miejsce. Słuchajcie, weźmiemy sobie jeden oddział łuczników, ten wsadzimy tutaj. Myślę, że tych też możemy sobie na spokojnie umieścić w forcie, żeby byli darmowi. Okay. Mamy armię wsparcia. No i teraz się tak zastanawiam właśnie. Chyba pójdziemy sobie tędy. Razem za nim pójdziemy po prostu. Świetnie. Mam nadzieję, że nie zrobi mi tutaj żadnego desantu morskiego, bo to będzie przykre. I zobaczcie, jak się troszeczkę okopaliśmy już i stworzyliśmy flotę, to wróg wycofał swoje jednostki. Sprawdźmy wiadomości. Mam pogorszone relacje z Mordorem. No Mordor tutaj pędzi po prostu niesamowicie. Stąd już wypchnął prawdopodobnie wszystkie jednostki. Dol Amrod zostanie rozbite niedługo. Yes, my lord. A spróbujmy pogadać. Sojusz. Nie, nie będą chcieli z nami prawdopodobnie sojuszu. Yes, as you wish. No bardzo by mi pomógł sojusz z nimi, ale skoro tego się nie da zrobić, no to trudno. Tu sobie ustawimy. Ja mam nadzieję, że tylko, że wiecie, to z czasem będziemy mogli tutaj już werbować faktycznie lepsze oddziały, bo na razie jest tu kiepsko. Zbudujemy tę świątynię w kolejnej turze. Mamy nowego członka rodziny. Mamy port. Fantastycznie. I tutaj tak samo. Jakie jest zadowolenie w tej osadzie? Tu jeszcze dwie tury. Okej, okay. Powinni wytrzymać. No to co? Słuchajcie, myślę, że możemy kończyć tutaj turę i rozpocząć w kolejnej dalej. Your orders, my lord. Dobra, kolejna tura, moi drodzy, i mamy zadanie. Mamy przejąć wrogą osadę. I nasz plan zadziałał. Zobaczcie, rozproszyli siły. Fantastycznie. My teraz będziemy w stanie zaatakować tutaj, wyciągnąć od razu pomocnicze jednostki z Bregnas i przy okazji zająć dwie tak naprawdę osady. I to będziemy sobie teraz realizować. Mamy informację o rekrutacji, świetnie. Spróbujmy jeszcze umieścić, ten szpieg nie ma choroby, więc ja bym go sobie najchętniej gdzieś tutaj właśnie trzymał. W tych okolicach. O, żeby widzieć zarówno Helmowy Jar, jak i Gineard. A tutaj tym zarażonym szpiegiem, a tutaj jest ten szczur, faktycznie go nie zauważyłem. Dzięki wtedy za przypomnienie. Spróbujmy się dostać do Edoras. I mamy, rozprzestrzeniliśmy zarazy. Cudownie, więc będziemy rozprzestrzeniać się dalej. Chcę specjalnie zniszczyć troszeczkę zaplecze gospodarcze tutaj Rohanu, rozprzestrzeniając im zarazę na tych terenach, do których ja jeszcze tak szybko dostępu nie mam. Więc okej, okay, zacznijmy, żeby coś się rozpoczęło w końcu w tym odcinku ciekawego. Mamy tak, plus 2 do skilla, tam port zbudowany, a gdzie port właśnie został zbudowany? pięknie, w tym miejscu, świetnie. Dobra, i co ja bym chciał sobie zrobić tutaj? Słuchajcie, no to tutaj musimy w pierwszej kolejności właśnie stworzyć te świątynie. Tak, świątynie prosimy, tylko to aż po 6 tur się będzie niestety budować. Trochę nam to zajmie. Przepraszam bardzo, jak dużo kultury wymagane jest, żeby... 50%. Tu mamy już łącznie 14, to jeszcze jest dużo, spoko. No to będziemy musieli poczekać niestety. Przy okazji tutaj też ściągniemy te nasze posiłki. Mniej więcej tu. Pięknie, dzięki będziemy mogli zaatakować. I przejmijmy tą osadę. Tutaj nawet nie musimy tego prowadzić, po prostu zabieramy. Czy ja chcę tu splądrować? 613. Słuchajcie, my tutaj wybijemy ludność, bo nie chcę. I tak daje bardzo mało, a my sobie na tych terenach później powoli je sobie zregenerujemy, bo ja chcę błyskawicznie stąd wyjść. Żeby nie zostawać tutaj, tylko móc już nawet w tej turze pójść dalej i zaatakować tą armię i przejąć tu. Przy okazji stąd doślemy posiłki, które zajmą się tą osadą. Teraz, ta armia. Zróbmy sobie save'a przy okazji. Bitwa. Zaatakujemy tutaj. No i mam tak, mamy posiłki pod postacią dwóch spieszonych jednostek i to całkiem niezłych. Włóczników. Mamy dobrego generała. Mam całą masę jazdy.
i tutaj pomniejsze jednostki konne. Dzięki też za zwrócenie uwagi, czemu tak naprawdę jest tutaj o dwa oddziały więcej. To tak naprawdę nie jest oszustwo, tylko to jest. Nie ma 10 pól w tym rzędzie. Mamy po prostu raz, 3, 6, 9, więc jednego brakuje, dzięki czemu to jest 2, 18 i 19, 20, więc to jest wszystko tak, jak powinno być tak naprawdę. Dobra, mamy tutaj kuszników, właśnie mamy 3 oddziały kuszników. To całkiem ładnie powinno działać. Jeszcze jeden save. I wracamy do bitwy. Master your courage, men! We march into battle! Bo gdyby tu stały obydwie armie, nie dalibyśmy rady tego zrobić. A, i przy okazji zapraszam też wszystkich na pierwszego streama, który odbędzie się we wtorek. Tylko jeszcze się ugadamy co do godziny. Prawdopodobnie będzie to godzina 19 albo 18. Dobra, mamy ładną pogodę w sumie, fajną. Ja bym się na spokojnie, wiecie co, ustawił w takim miejscu, żebym mógł bez przeszkód ostrzeliwać jednostki przeciwnika. Więc myślę, że ustawimy się wszystkim, co mamy, gdzieś tutaj. Już tutaj, jak widzicie, jest taki podniesiony troszkę teren, dzięki czemu kusznicy będą lepiej strzelać. Świetnie. Przy okazji, macie któryś z was uciekanie? Nie macie. Dobra, bierzemy pikinierów w pierwszej kolejności. Super. Możemy nawet troszeczkę dalej ich rozstawić, bo ostatnio kusznicy dość mocno walili im po plecach. Teraz bierzemy sobie dwa oddziały, tak? Możemy też zrobić, wiecie, test i troszeczkę grubsze te linie poustawiamy, skoro mamy do dyspozycji większą liczbę... O, co to było? Mamy do dyspozycji większą, na przykład, liczbę halabardzistów. W ten sposób. Teraz to tak samo zrobimy sobie. Zamknięcie inaczej. Pięknie. I mamy jeszcze 3 oddziały. Świetnie. Z czego musimy jeszcze pochować... O, tu papież jeszcze jeden. O, świetnie. Zobaczcie. No to nie. To zrobimy sobie to jeszcze inaczej, wiecie? Oni lubią atakować generalnie z flanki, prawda? To zróbmy tak. W ten sposób, świetnie. Tylko że tu ustawimy im jeszcze wrednie palisadę. To powinno już wytrzymać znacznie, znacznie dłużej. I przy okazji mamy jeszcze tak. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięknie. No to ustawmy gdzieś sobie w ten sposób. Super. Jak to ładnie nazwaliście, noobboxem. Tak, to jest taktyka noobboxa, ale bardzo skuteczna. Zwłaszcza na tego rodzaju wrogów. Dobra, i mamy jeszcze 2 oddziały jazdy numenorskiej, które też gdzieś tutaj powinienem jeszcze wcisnąć sobie. Trochę źle to rozstawiłem. Tak, tu trochę rozciągniemy dalej. Mocniej. O, pięknie. Tak samo tu. Teraz te 4 oddziały. W zasadzie tak. O, ustawmy sobie. W ten sposób świetnie. No i 2 oddziały jazdy, gdzieś tutaj też na plecach. Pięknie. Oddział generalski na samym końcu. No i jesteśmy rozstawieni, plus oczywiście nie ruszać się ani o jotę. I zobaczymy, jak to będzie działać. Przy okazji od razu troszkę szybciej. Okej, okay, przepraszam was za ten mały przeskok, musiałem jedną rzecz jeszcze zobaczyć, pomóc. Więc... Dobra. Jeszcze szybciej, niech podjadą spokojnie. My się nie będziemy śpieszyć. Noob box działa. Okej, okay, tu już zaczęli strzelać. Chyba. Ewentualnie ustawili się idealnie poza zasięgiem naszych łuczników i kuszników. Ciekawe, czy z tej strony zaszarżują na te piki. Na te pale, znaczy się.
Dobra, jeszcze szybciej. Ale bardziej nie lubię sytuacji, kiedy przeciwnik na przykład się zbuguje, wiecie? I generalnie wygląda to w ten sposób, że no on się tak krąży, sobie krąży, krąży, ale nie i będzie tak krążyć bez końca. Okej, okay, pierwsze. No co, chcę moje strzały sprawdzać, czy jak? Dobra, bez sensu. Na razie to nawet nie strzelajcie. On chyba czeka na posiłki, aż dojdą. Tak jest. Dobra, wiecie co, wrócę do was, jak już rozpocznie się bitwa, bo to trochę długo trwa. Okej, moi drodzy, chyba się wreszcie zaczyna bitwa. Teraz możemy spróbować ich ostrzelać. Powinni wejść już w zasięg. Tak jest, rozpoczyna się. Świetnie. Najpierw lecą oszczepy pewnie. Pięknie. Sobie od razu stoper włączę ponownie, bo niestety, ale działam na kilku urządzeniach na raz. Ten OBS... Ciekawe, czy ten OBS ma w ogóle jakiś podgląd pod to, że no, trwa nagranie. No dobra, atakują jednostki, które mają tarczę. Nie jest źle. A my po prostu ich zdziesiątkujemy tutaj. Znaczy pięknie wymijają te bełty, to trzeba im przyznać. Pierwszy atak i idealnie. No dobra, jeden wjechał. A drugi przejechał jak duch. No i super. The battle is very much in our favor. Victory will be ours. Nie no, jak się powiedzmy tak, to jest lekka kawaleria, ale jeżeli jeszcze w plecy obrywają, no to wygląda to perfekcyjnie. Ja tylko mam nadzieję, że wiecie, że nam się czas nie skończył. Ja tutaj zapomniałem wyłączyć czasu bitwy. Okej, okay, będzie szarża. Tym razem ciężkiej kawalerii. Będą atakować naszą najsłabszą tak naprawdę flankę. Ale to nie jest wielki problem. Możemy sobie tutaj przerzucić wojsko, troszeczkę wzmocnić, a tutaj rozciągniemy linię. Doskonale. Tutaj zgasimy jeszcze kilkunastu konnych, świetnie. No i to już powinno wytrzymać ten napór. Wszyscy mają ustawiony też zakaz poruszania się i ścigania wroga. Doskonale. Ok, przyspieszmy to troszeczkę, wiecie. Ta bitwa będzie trwała zdecydowanie zbyt długo. O! Pięknie się nadziali. Dobra, tu też na piki. No zobaczcie. Generalska jednostka generała, ale nawet w walce z ciężkimi pikinierami dają radę. Co wy strzelacie do jasnej cholery? No i to przestańcie strzelać w ogóle. I może tutaj właśnie, ja wam dam rozkaz do strzału. Co wy na to? Pięknie. Pauza. Teraz tutaj na generała. Może zaraz wystrzelą. Pięknie, nawet więcej niż raz. Okej, okay, już malutko ich zostało. Wspaniale.
tam cała masa konnych łuczników jest. To będzie gorsze do wytrzymania. Jak mi się przebiją się? Prawdopodobnie tak. Dobra, weźmy sobie teraz ten oddział. Pięknie. Tutaj, do pomocy. Rozstawcie ich w ten sposób, świetnie. The battle is very much in our favor. Victory will be ours. Teraz nasi powinni ich pokroić. Bardzo fajnie. Dobra, tam jest większość armii przeciwnika, tylko no oni dalej jakoś nie kwapią się do tego, żeby do nas pójść. Jeżeli no dłużej to tak potrwa, to będziemy musieli wysunąć się z inicjatywą. Dobra, wiecie co, wyjedziemy naszą konnicą i okrążymy ich. Albo może troszeczkę się tutaj pobawimy. Więc tak, to jest ciężka. Co to jest w ogóle? To są włócznicy. To weźmy, słuchajcie. Troszeczkę ich tutaj, myślę, że przetrzebimy. Wspaniale. Okay. I od razu do tyłu. Pięknie. Ten oddział tak samo do tyłu. Rozpoczniemy bitwę kawalerii i może troszeczkę ich rozruszamy, wiecie? Tylko muszę pamiętać, żeby tam nie wjechać zbyt mocno w te swoje palisady. Dobra, słuchajcie, rozruszajmy to, bo nam się czas skończy za chwilkę. Pięknie, więc cała tak naprawdę tutaj nasza brygada do przodu. Pięknie. Bierzemy teraz ciężką jazdę i ponownie ten sam myk. Tutaj atak. I na te krasnoludy. Doskonale. Od razu do tyłu. I tak samo do tyłu. Pięknie. Będą nas atakować? Tak, cwaniaki, dobra. Teraz już możemy im wyłączyć ten tryb straży. Znowu się rozstawmy w kolejną linię. Będziemy atakować tak jak oni nas. Pięknie. Tutaj się obrócić. Tutaj. No i pięknie. Jak to wygląda w tym miejscu? Lekka kawaleria, zmiażdżymy ich. Przy okazji gdzie jest generał? Bo są to nasze najcięższe oddziały. Pięknie. Tutaj do pomocy. Musimy troszeczkę popchnąć to do przodu, bo jest za długo trwa. Zdecydowanie. Tą lekką kawalerię rozbić. Wy do pomocy tutaj. Pięknie. Wy możecie tam strzelać. Świetnie. No to co? Słuchajcie, to jest lekka piechota tak naprawdę. Powinniśmy ich rozbić bez najmniejszego problemu. Nawet weźmiemy sobie ten oddział troszeczkę z tyłu. Pięknie, jest szarża. I do tyłu. Tutaj się rozstawmy. Nie, bitwa świetnie już się będzie toczyć bez naszego tak naprawdę udziału. Przy okazji wszystkie jednostki strzeleckie mogą strzelać same. Pięknie. I robimy jeszcze jeden najazd. Super, generał przeciwnika nie żyje. Kurwa, czemu wy psujecie szarże? To ja nie mam zielonego pojęcia. To już powinni ich zmiażdżyć, tak naprawdę. No, piękny wynik. Są złamani, Shaken, zaraz powinni spanikować.
więcej tutaj dalej. Ja się obróćcie troszeczkę. Dziękujemy. Gdzie jest generał? Z kim walcz przede wszystkim? Super. Złamaliśmy już ich? Praktycznie tak. Doskonale. Tak, słuchajcie, wy może strzelać tutaj, wy strzelać w ten oddział. Wy na tą stronę. Natomiast wy tutaj nacierać na tą kawalerię strzelecką, świetnie. Ci powinni wygrać tą batalię. Mamy ciężkie pancerze i jeszcze walkę, dobrą walkę w zwarciu, ale wiecie co, wycofamy i zrobimy szarżę, bo troszeczkę tych włóczników może nam tutaj popsuć krwi. Wycofajmy ich. No to jeszcze jest generał. Dobra, więc dlatego ich wycofamy właśnie. Pięknie. No, Jezus Maria, jeszcze telefony, napierdziele. Się to po prostu wszystko mnie będzie denerwować. Tu im troszeczkę pomożemy. Dobra, zaatakować tego generała. Pięknie. Teraz wy obróćcie się na nich. Świetnie. Skoro z tej strony już w zasadzie wszyscy skończyli się bić, to niech dokończą dzieła, no to my ich zamykamy i wygrywamy tak naprawdę tą bitwę. Bo ci najemnicy, oni nie dadzą sobie rady, nie wytrzymają naszego naporu. Pięknie, właśnie o to chodziło. Tutaj zaatakować ich, świetnie. Do tyłu. Poniosłem większe straty niż mogłem to oczywiście zrobić w noobboxie, ale bałem się, że czas tam się skończy. No i przy okazji wybiliśmy też wszystkich, którzy byli po stronie obrońców. Świetnie, ten oddział ścigamy. Tak, kontynuujemy. Teraz ten. Bardzo ładnie. To już może nie strzelajcie, będziecie ranić swoich. No właśnie, zabili mi jeźdźca niestety. Więc tak, ścigajcie tam. Pięknie. I to będzie chyba ostatni oddział, który damy radę dogonić, bo to już są jeźdźcy. Cudownie. Duże straty żeśmy ponieśli, ale jak widzicie, tak właśnie może kończyć się walka z Rohanem, jeżeli nie stosujecie noobboxa. No kurczę, nie rozumieją, że nie mogę teraz odebrać telefonu. Execute. Świetnie. I cała osada tak naprawdę dla nas, plus wykonamy zadanie, za co dostaniemy kilka najlepszych oddziałów, jakie możemy zwerbować. Czy my to chcemy eksterminować? Myślę, że tak, bo dalej zależy nam na jak najszybszym wysłaniu jednostek. Nie mogę sobie pozwolić po prostu na siedzenie w miejscu. Dobra, co dostaliśmy? Katapultę. No super. Tak, to jest zdecydowanie najlepszy oddział, który mogę zwerbować. Dobra, słuchajcie, ten odcinek możemy śmiało zakończyć na nieźle przeprowadzonym tutaj zarażeniu kilku osad. Słuchajcie, myślę, że może teraz nawet wprowadzimy tego szpiega jeszcze tutaj do kolejnej osady, byłoby całkiem sensownie. A tu już jest Mordor, wow, dobra, czyli Mordor, czy Mordor walczy z Rohanem? Ja chciałem zobaczyć to tak, Rohan, tak, walczą z Mordorem. Więc generalnie bardzo mocno pomożemy Mordorowi, bo my zajmiemy Helmowy Jar, zajmiemy tylko Ginnard i dalej nie pójdziemy. Dalej będziemy myśleć, czy nie przerzucić wszystkich naszych sił i już nie zacząć walczyć z Haradem i Mordorem. Dobra, ale to już będzie w kolejnym odcinku, więc zobaczmy sobie jeszcze wiadomości. Tak, Mordor. Mordor nawet nie jest najsilniejszy, powiem wam, w sile militarnej. Jeszcze sobie zobaczmy na sam koniec.
jak naprawdę wygląda nasz stosunek. Jesteśmy tak samo silni, tylko że oni znacznie szybciej mogą się werbować niż my. No, tym będziemy musieli się zająć w kolejnej turze, albo w kolejnym odcinku. A się zakrztuszę. A cóż, a teraz pozostajemy jedynie wam podziękować. Mam nadzieję, że ta forma wam się też podobała, że cały czas te nagrania będą jakby lepszej jakości i przede wszystkim ta kamerka uda się dostosować, bo na razie też wiem, że troszeczkę wycina mi słuchawki i trudno mi jest dostosować naświetlenie do green screena. No i cóż, chciałbym wam jeszcze zaprosić was oczywiście do skomentowania, polajkowania, jeżeli wam się to podobało, a także wejścia na dole w opis filmu, tam jest link do Patronite'a, dzięki czemu możecie wesprzeć kanał i moją twórczość, a także Facebooka. Zapraszam serdecznie. No, hej papa, do usłyszenia i teraz też do zobaczenia.